Cześć, witajcie na megadyskont.pl. Dzisiaj zobaczycie coś nowego. Musicie nam dać znać, czy taka forma Wam się podoba. Będziemy recenzować zabawki, które możecie znaleźć w zestawach Happy Meal. Tym razem będzie to seria z filmu Fistaszki, który właśnie wchodzi do kin. Zaczynamy od pierwszego Happy Meala. I w środku znaleźliśmy Linusa von Pelta, czyli brata sławnej Lucy. Otworzymy teraz worek. Okej. Zobaczmy, jakie jeszcze zabawki będziemy mogli znaleźć w tej serii. Mamy tutaj Linusa. Jest również instrukcja. Linus jest oczywiście ze swoim niebieskim ręczniczkiem. No i kiedy ten ręczniczek naciągniemy, Linus zacznie się poruszać. Linus ma prześmieszne włoski, czerwoną bluzkę i brązowe spodnie, a jego znakiem charakterystycznym jest oczywiście ten oto niebieski kocyk. Zobaczmy, co znajdziemy w kolejnym Happy Mealu. To pudełko już jest stylizowane typowo na fistaszki. Mamy tutaj Snoopiego, no i oczywiście przyjaciele na zawsze, fistaszki film. A w środku mamy dziewczynkę imieniem, wydaje mi się, że to jest Sally. Otwórzmy ją. Po rozpakowaniu jednak widzimy, że nie jest to blond włosa Sally, tylko Shredder. Shredder jest wielbicielem pianina, no i dlatego właśnie gra on na pianinie. Ma on fioletową bluzkę, a także granatowe dżinsy, no i oczywiście swoją śmieszną grzywkę. Shredder ma czerwone pianino, na którym leży sobie i relaksuje się Snoopy. Jest to ta zabawka. Z tyłu mamy instrukcję. No i widzimy, że jeżeli naciśniemy ten oto przycisk, Snoopy będzie się obracał. Mamy już dwie zabawki. Czas teraz na trzecią. No tutaj ciężko się pomylić. Jest to rudowłosa Peppermint Patty. Będzie ona jeździła na sankach i jest to dokładnie ta zabawka. Peppermint Patty jest bardzo sympatyczna, ma rude włosy i zieloną bluzeczkę. Peppermint Patty jeździ na sankach. Zobaczmy, co kryje się w następnym pudełku. Znowu jest to pudełko z fistaszków ze Snoopym i Woodstockiem. Tym razem mamy Charlie'ego Browna i Snoopiego. Są to najlepsi przyjaciele.
No i zobaczcie, Charlie Brown przytula Snoopiego, czyli sławnego pieska. No i kiedy poruszymy Charlie Brownem, zaczną się oni kołysać. Jest to fajna figurka, która się kołysze. Możecie ją postawić na przykład w samochodzie, wtedy się będzie fajnie kołysać. Jeszcze raz dla przypomnienia, mamy tutaj 10 różnych figurek. Tutaj pokażemy Wam 5 z tych figurek, a kolejne 5 zobaczycie na innym odcinku, więc subskrybujcie nasz kanał, aby tego nie przegapić. Zostało nam ostatnie pudełko. I znajdziemy w nim Snoopiego. Jest to Snoopy na gałęzi. Mamy tutaj Woodstocka, czyli jego żółtego ptaszka, jego przyjaciela, na gałęzi w gnieździe. No i teraz Snoopy, jak widzicie, jest na magnesie i może się obracać pod naszą gałęzią. Musicie być bardzo ostrożni, ponieważ wystarczy troszeczkę mocniej go popchnąć, a spadnie, a tak po prostu lewituje na magnesie. Jak widzicie, jest to pierwsza z dwóch serii fistaszków, jaką znajdziecie w Happy Mealach w McDonaldzie. Fistaszki to najnowszy film, który wchodzi do kin już niebawem. Jeżeli jesteście fanami tego filmu, na pewno te figurki Wam się spodobają. Jeśli chcecie obejrzeć więcej recenzji z figurkami z Happy Mealów, wejdźcie na nasz kanał megadyskont.pl.